Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, witam Was kolejny raz z Polski. Wróciliśmy już po naszej europejskiej wycieczce. Jak widzicie za mną, jesteśmy całą rodziną. Są z nami nasze ciocie z Filipin, jest Krystynie, jest Emilia. No i zabiera mnie do najwspanialszego miejsca w Polsce, moim zdaniem, czyli do Krakowa. Zaczynamy odcinek. Ale oczywiście, słuchajcie, pierwsze i najważniejsze. Jeżeli podoba Wam się nasz kanał, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Oczywiście Was to nic nie kosztuje, a nam sprawia się ogromną przyjemność, śledząc nasze poczynania na Filipinach, w Polsce i w Europie. Zaczynamy odcinek. Co się stało? Zabawkę? Ale musimy pierwsze ciocią pokazać Kraków. Gdzie jest kościół? Cześć, where is church? This one? Here? Tak? No to chodź, jedziemy tam. No a więc słuchajcie, w ogóle ogólnie jest tak, że jak pewnie zwróciliście uwagę, my dopiero co wróciliśmy do Polski i już musimy jechać do Krakowa, bo okazało się, że jedna z tych naszych cioci leci do Niemiec już w poniedziałek. Dzisiaj jest piątek. Mamy tylko jeszcze weekend, żeby jakąś wycieczkę zorganizować tutaj właśnie po Polsce dla nich obu, bo my jeszcze później zostajemy od tego poniedziałku, co ciocia leci, do piątku i w piątek już mamy koło południa chyba bodajże wylot na Filipiny. Więc plan jest naprawdę napięty. Myśleliśmy, że odpoczniemy sobie kilka dni na spokojnie w Polsce. Nie uda się nam to zrobić tak, jak myśleliśmy. Po prostu no nie ma czasu. Mamy tylko i wyłącznie kilka dni, żeby właśnie ciociom pokazać jak najwięcej to, co możemy. Okazuje się, że najprawdopodobniej będziemy musieli zrezygnować ze Święcimia, co strasznie dla mnie jest problematyczne, no bo moglibyśmy jechać tylko ewentualnie jutro i pojutrze, a podobno już biletów nie można kupić online, bo wszystko jest zarezerwowane. Także teraz jesteśmy w Krakowie, bo przynajmniej Kraków mogę im pokazać. Przyjechaliśmy tutaj pociągiem, tego Wam już nie pokazywałem. Teraz idziemy oczywiście do Kościoła Mariackiego i zobaczymy, co dalej. Najprawdopodobniej weźmiemy jeszcze jakieś elektryczne samochodziki i się przejedziemy gdzieś naokoło. A ja teraz idę kupić im bilety wstępu, żeby mogło się przejść i coś zobaczyć. Widzimy się za moment. Które jest fajne? Które, Emi? Nie w tą stronę. O. Which one is the... No. What is the let it go one? No. Nie wiem. No słuchajcie, bilety już kupione do Bazyliki. Kupiłem tylko 3 bilety, bo Emilia raczej nie będzie chciała tam iść, zwiedzać. Ja z nią zostanę na zewnątrz. Dla mnie to też jest mało interesujące. Ale problem jest taki, że dopiero to otwierają o 11.30, a jest godzina 10.40, 10.50. Więc przejdziemy się jeszcze przez Sukiennicę w tym czasie naszym wolnym, żeby jak najlepiej ten czas wykorzystać. I dopiero tutaj wtedy będzie to otwarte. Bilety, tak z ciekawości, jeżeli ktoś by pytał, po 15 zł za normalny bilet dla osoby dorosłej. Więc... czy mało, czy dużo? Chyba już normalna cena za takie bilety. Nie spodziewałbym się, że będzie taniej. Co robisz? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, Miśku? No nie, nie zabawki. Nie zabawki. Takie zabawki? Ogólnie, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć jedną fajną sprawę. Przylecieliśmy do Polski, wylądowaliśmy w Krakowie. Zabrali nas samochodami, za to dziękujemy oczywiście moi rodzice i nasi bardzo bliscy przyjaciele, też część zresztą rodziny, zabrali nas do Krzeszowic. No i sobie ciocie siadły, słuchajcie, przed domem, poczuły tą ciszę, tą zieleń, wszędzie zobaczyły naokoło i w końcu siebie pytają: Rafał, a dlaczego ty mieszkasz na Filipinach? Ja tak w sumie nie wiedziałem, mówię, ale czemu takie pytanie zadajesz, ciociu? A ona mówi, że no bo przecież tutaj macie tak pięknie. W Polsce jest tak pięknie, tak ładnie, zielono, cisza, spokój. Po prostu w szoku. Ja się oczywiście zaśmiałem. Mówię, tak, ja nigdy nie uważałem, że w Polsce nie jest ładnie. Tylko po prostu Filipiny też mi się podobają. To taka, słuchajcie, anegdota na początek tego w ogóle wszystkiego. Co myślą na temat Polski? How is it, Tita? You like it? Oh, very much. For the eyes only. It's lots of amber, yeah? Like you see all the stores with the amber. Gdzie?
to? Moja noga. I jak to, słuchajcie, bywa na tego typu wycieczkach? Oczywiście toaleta zawsze musi być gdzieś pod ręką. Więc zatrzymaliśmy się chyba najbliżej rynku, jak tylko i wyłącznie możemy. W Hard Rock Cafe Kraków. Tutaj jesteśmy. Tutaj mamy kościół, więc tam za chwilkę brama się otworzy. Dziewczyny sobie, no dziewczyny, ciocie i Krystyn sobie tam wejdą. A ja tutaj naprawdę z Emilią zostanę na śniadanie. Bo będzie po prostu najwygodniej dla nas, że akurat będę miał je pod ręką. Będę wiedział, kiedy one wyjdą. Pewnie to długo nie będzie trwało. Natomiast tutaj akurat tak samo jest toaleta, więc możemy sobie na spokojnie coś zamówić. One mogą z łazienki skorzystać, z toalety. A później najprawdopodobniej bierzemy ten elektryczny samochodzik, żeby sobie pojeździć. To chcesz? Nie, no ty nie zjesz czegoś takiego przecież, kochanie. A co to masz? Mac and cheese, french fries, frytki. Frytki z ketchupem? Yes. Do menu? Yes. And the kids one? Yes, we have everything. Yeah, we ordered already. Okay. Yeah, thank you. Tak, Emi też ma, tak? Nie. Dziewczyny poszły właśnie na wycieczkę. A my jemy. Co to masz? Mała gitara? Little guitar? Yes. Taka fajna? Tak. No to spróbuj. Jak te frytki? No ja. A ja mam krzakrzyłkę, tak? Teraz zobaczymy, jak będzie podchodziła mi tutaj. No i słuchajcie, już po zwiedzaniu tym najważniejszym, teraz idziemy dalej, przejdziemy się w tamtą stronę, naokoło rynku. Tutaj jeszcze cała rodzina chce sobie pooglądać te wszystkie budynki, przejść się kawałek, pójdziemy w stronę Wawelu i tam już najprawdopodobniej znajdziemy właśnie jakiś ten elektryczny samochodzik, ja to nazywam ten golfowy samochodzik i tam będziemy mogli się normalnie już wziąć na wycieczkę i to chyba trwa około 2 godzin. Nie wiem, ile to do końca kosztuje, ale na pewno nie będzie tanio, bo to Kraków. No ale tak czy inaczej to się robi raz tylko i wyłącznie w życiu. I będziemy chcieli to zrobić z ciociami. Have you like Kraków? Dobra. Dobrze? Dobrze. No to dobrze. Jak zawsze moje ulubione polskie słowo i Krystyn ulubione dobrze, dobrze. Więc dobrze, idziemy dalej. No i oczywiście, jak każdy punkt wycieczki i każdego miasta, które zwiedzaliśmy po Europie, sklep z pamiątkami. Tutaj też w Polsce nie będzie inaczej, w Krakowie nie będzie inaczej. Musimy odwiedzić sklep z pamiątkami. Nie wiem, czy tutaj będziemy coś kupować. Tu jeszcze pewnie i tak przejdziemy przez jeszcze kilka innych sklepów. No ale ważne, żeby sobie zobaczyły, co można kupić, jak to wygląda cenowo w porównaniu do reszty Europy. The 14th century, an impressive Gothic. No dobra, no to jedziemy na wycieczkę. Będziemy tutaj jechać naokoło całego Starego Miasta, Wawelu, później jedziemy na Kazimierz i później jeszcze jedziemy na rynek i tam będziemy już po prostu kończyć. To będzie trwało pewnie z godzinkę, więc będziecie widzieć takie urywki tej przejściówki, co po prostu, co będziemy widzieć po kolei. The second floor housed chambers used for receiving envoys and guests, among which the audience hall at Casimir the Great in 1355. In the 15th century, an autonomous district, a pivotal fortress, making the Jewish capital of the Jewish minority. Yes, a new square. Yes, they any opponent. Zapiekanki, maybe you know. Zapiekanki, no? Second half of the 17th century, during the Swedish raid, by Tommaso Dolla Bella. Because stay here a lot of bars, clubs and restaurants. Yeah, and young people like here, because it's not a lot of cost, rent any building for 1 month. Settlement of a Jewish community. During World War II, the so-called Nagorze. Jak pewnie zauważyliście, Emilia jest zafascynowana tą wycieczką. Ale jest przemęczona. Dajmy jej chwilę, niech sobie odeśpi. Church of the Holy Cross, Back Street of Doubting Thomas, with an originally decorated cafe and a cloth hall, Sukinica, the town hall tower, St. Albert's Church, and more. No więc tak, słuchajcie, wycieczka Meleksem po Krakowie zaliczona.
Naprawdę fajnie. Zwiedziliśmy całą tą, powiedzmy, cały Kazimierz. Przejechaliśmy z lektorem, to wszystko było po języku angielskim, więc dzieci mogły sobie posłuchać historii na temat Krakowa, natomiast Kazimierza i tak dalej, i tak dalej. Później przejechaliśmy przez cały rynek, czyli to trwało ponad godzinę, przynajmniej ponad godzinę. Podejrzewam, że tak, no, bliżej nawet godzina 30. Ile za to zapłaciliśmy? 400 zł. I teraz tak, dlaczego mówię o tej cenie? Ponieważ bardzo dużo z was... Oczywiście, co bym nie, czy bym powiedział cenę, czy bym nie powiedział ceny, to i tak by były negatywne komentarze. Pierwsze by były, że jakbym nie powiedział ceny, że coś ukrywam, że ten. Druga rzecz to jest, słuchajcie, to są ceny oficjalne, które są dostępne tutaj na rynku. To jest miejsce turystyczne. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Ciężko to nazwać. Natomiast tak czy inaczej dla ciotek to było dużo lepsze ułatwienie. Bo pamiętajcie, że to już one są w starszym wieku. Jedna z nich ma problemy już, można powiedzieć, z chodzeniem. A dodatkowo są po ponad dwutygodniowym maratonie po Europie, więc naprawdę musieliśmy z czegoś takiego skorzystać. Normalnie, gdyby to były młode osoby, które są zdrowe i chcą chodzić, to pewnie byśmy sami to wszystko przeszli. Natomiast tutaj po prostu jest czas ograniczony i możliwości tych osób. Co nie ukrywam, było naprawdę bardzo przyjemnie i pewnie bym z tego skorzystał jeszcze raz, gdybym miał taką możliwość z innymi osobami, które po prostu wolą zapłacić i sobie przejechać szybciej po Krakowie. Dlatego teraz jest już po godzinie drugiej. Idziemy z powrotem na ulicę Frojańską i zobaczymy co dalej. Coś musimy jeszcze wymyślić. I kolejna rzecz, słuchajcie, chciałbym bardzo wszystkich pozdrowić, tych subskrybentów, których spotkałem akurat jak jechaliśmy Meleksem i tak samo jak jeszcze chodziliśmy tutaj po Krakowie, bo naprawdę sporo osób tych było. Przepraszam, że nie miałem tyle czasu i tak w ostatniej chwili czasami zauważyłem, że ktoś do mnie macha, ktoś mnie pozdrawia, bo po prostu no jestem zajęty teraz rodziną, ale jeszcze raz bardzo dziękuję. No i jak widzicie, nasza gwiazda dalej niestety śpi. Tak to bywa na wycieczkach. Ale już jest naprawdę przemęczona, więc co zrobić? Nic, trzeba po prostu czekać, aż wstanie. Słuchajcie, przyszedł czas, żeby coś zjeść w Krakowie. Zatrzymaliśmy się tutaj w zasadzie przy Floriańskiej, tutaj jest akurat taki cień, jest też tak gorąco. Znaliśmy jakąś taką restaurację, co to jest, noodles and pizza. No ceny takie, powiedzmy, normalne, no nie wiem, 40 zł za jakiś posiłek. Ale ja chyba sobie wezmę zapiekankę, a nie wiem, co tam trzecie sobie biorą, ale pewnie wezmę sobie krewetki z warzywami albo coś w tym rodzaju. Tak bardziej po filipińsku. Nasza gwiazda dalej niestety śpi. No ale co zrobić, poczekam aż się obudzi. No. Tita, interview. How you like Krakow? Very, very good. Which one is better, Rome or Krakow? Both. Both. Krakow, I think, so because one. Rome is too much. Too much, yeah. Too much. Too much buildings. Too much stuff. But this one is clean, orderly. And I think it's less construction. Because lots of these capitals what we visit, this nice place, have everywhere is a construction area or something they doing or fixing. Vacant spaces. Yeah. Lots of vacant spaces. Rome is full of buildings. Yeah. Yeah. And what do you think, Christine? Dobra. Dobra. Bardzo dobra. But you're in Krakow now, I don't know, like 3-4 times already? More. More, yeah. More. Yeah. Maybe more, because before, when we go first time to Poland, we also visit Krakow, I think, a few times, yeah. Yeah. So I know every corner. I know, you know. Christine knows every souvenir stores in Krakow. The castle also. The buildings there in the room are much taller. Yeah. Much taller. Yeah. And lots of them are, I think, empty. Yeah. Inside. Yeah. Oh, thank you. To tak tylko wam pokażę, co przyszło do jedzenia. Taka tacka. Tam krewetki i warzywa. A tutaj sobie konik jedzie. Christine wkurzona, bo chciała zrobić zdjęcie na tle koni i nie wyszło. No dobra, bierzemy się za jedzenie. To jest niby dla nas, a tam jest dla dzieci. Ale to pewnie tak się później podzielimy jakoś.
No więc tak, moi drodzy, jak sami słyszeliście, dzieciom naprawdę bardzo się podoba Polska i ja się oczywiście z nimi jak najbardziej zgadzam, ponieważ Polska jest piękna. To jest kolejny raz to, co wszyscy mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Naprawdę Polska jest po prostu na tle Europy bardzo pięknym krajem i oczywiście mi się tutaj podoba, Kraków szczególnie. Co prawda za dużo nie widziały jeszcze Polski i jedna na pewno nie zobaczy więcej Polski. Znaczy zobaczy jeszcze to, co będzie jutro i pojutrze, ale to już raczej chyba nie będę tego nagrywał, bo ja najprawdopodobniej zostanę z Emilią w domu, żeby Emilia sobie wreszcie na spokojnie odpoczęła, a ciocie pojadą z kimś ode mnie z rodziny na jakąś wycieczkę albo ze znajomymi, tak żeby było po prostu przyjemnie. Ale to powiem Wam w późniejszym terminie, gdzie pojechały, co zobaczyły. No i w poniedziałek już jedna wylatuje, a my do piątku jeszcze czekamy i z drugą też lecimy. Więc pewnie w tygodniu jeszcze gdzieś się wybierzemy, ale to już tylko i wyłącznie z jedną ciocią. Gdyby ktoś pytał, to akurat trafiliśmy na 150-letni jubileusz krakowskiej straży pożarnej. O ile się nie mylę, tak dobrze chyba przeczytałem. I tutaj odbywają się zawody, zaraz przed galerią krakowską. Więc akurat ciocie i Krystyna mają też nową, ciekawe doświadczenie, bo przynajmniej sobie zobaczyły coś. Ale coś z tą strażą pożarną jest ogólnie, bo tak jak pamiętacie, w Hiszpanii też ostatnio widzieliśmy tego typu event, więc nie wiem, czy to akurat zbieg okoliczności, czy akurat może jakieś przesłanie do tego, że wszystko nas ze strażą pożarną się, u nas się wiąże cała Europa. Śpiąca? No dobra. No jak już pewnie zwróciliście uwagę, wróciliśmy do Krzeszowic. Cali, zdrowi, szczęśliwi. Bardzo się oczywiście podobało. I teraz słuchajcie, odpowiem na bardzo ważne pytanie, bo już pewnie bardzo dużo osób będzie to w komentarzach pisało, że czemu nie pokazałeś tego, czemu nie pokazałeś tamtego i samtego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w Krakowie jest wiele rzeczy do pokazania, w Polsce jest wiele rzeczy do pokazania, w naszym rejonie jest wiele rzeczy do pokazania, natomiast po pierwsze nie ma na to czasu, a po drugie rozmawiałem już z ciociami na ten temat i one naprawdę, słuchajcie, są już zmęczone. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, ostatnio co dopiero wróciliśmy po intensywnych naprawdę 18 chyba dniach, z tego co kojarzę, 18 dniach w całej Europie, gdzie było codziennie chodzenie. I naprawdę nogi już są bardzo zmęczone, szczególnie jednej cioci, która jest starsza i schorowana, więc ona już po prostu, tak jakby chciała, to po prostu już nie może. Więc tutaj już odpowiadam na Wasze komentarze z góry, bo wiem, że będzie na ten temat bardzo dużo rzeczy i ciekawy jestem, kto właśnie do końca oglądnie ten filmik i zrozumie to, że po prostu chcielibyśmy, ale one już nawet nie to, że nie chcą, ale po prostu nie mogą tyle zobaczyć. No ale oczywiście, żeby było tradycji, tak jak zawsze, zabieram je do najlepsze lody w Krzeszowicach. Jak tam, Ami? Jak lody? Dobre? Co masz? Marshmallows. Jaki smak? Marshmallow. A jaki smak? Smak. Smak. No jaki smak? Co masz? Jagoda? Blueberry? Mhm. Dobre? Mhm. Tak? Tak. No to dobrze. How is it ice cream? Good? Good. Good. And too big. Too big? Too big for me. No, it's okay. A ja mam mango. No więc, moi drodzy, to będzie już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie nas do końca. Dziękuję jeszcze raz za Wasze subskrypcje. Pamiętajcie, że Was to nic nie kosztuje, a nas to naprawdę bardzo, bardzo pomaga rozwijać kanał. Dziękujemy za Wasze lajki. Dziękujemy za Wasze komentarze, które są naprawdę niedocenione. Za te oczywiście dobre, za te niedobre też dziękuję, bo to jest jakaś zawsze Wasza opinia. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku, tak? Tak. Pa, pa. Papa mi, powiedz papa. Zimno? No dobra, to już zmarzłaś, to jedziemy do domu. Do widzenia.